Wisła Kraków zamyka rozgrywki 18-19 Centralnej Ligi Juniorów. Niestety porażką w derbowym starciu z Krakowią 1-2. Ten mecz był... Nie zasługiwaliście raczej w tym meczu na porażkę. Był to mecz wyrównany, a te bramki, które padły, nie były raczej sprawą pięknych akcji, a dziełem przypadku. No typowy mecz derbowy, bym powiedział. No, dużo walki. Chociaż sytuacji było sporo, jednak no, bramki, jakie padały w tym meczu, no, nie były pięknej urody. Natomiast no, porażka z naszej strony jest ciężka do przeżycia, ale w następny sezon musimy wejść dużo lepiej. I trzeba wyciągnąć wnioski i iść dalej. Boleć to może szczególnie ciebie, bo dwa razy zostałeś pokonany. Dwa razy w sposób, w którym nie mogłeś nic zrobić, chociaż w tym drugim już piłkę miałeś prawie na rękawicach. No szkoda tych obu bramek straconych, bo to nie było dzieło wielkich zagrań Krakowi. Gdzieś trochę przypadku, trochę szczęścia i ta piłka ląduje niestety w sieci. No, Krakowia miała tego szczęścia więcej i my nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. Przed meczem chyba nie trzeba było was szczególnie motywować, bo po pierwsze graliście derby, po drugie był to rewanż za taką też dość fartowną, nieszczęśliwą porażkę z rundy jesiennej, a po trzecie walka bezpośrednio o miejsce w tabeli. Dokładnie, było wiele czynników, które nas przed tym meczem motywowało. No mecz derbowy i każdy chce go wygrać zawsze. 6 ostatnich spotkań w lidze to niestety porażki. Analizowaliście w szatni, czemu akurat tak się stało i ta zła pasa dopadła was na koniec rozgrywek? Myślę, że we wszystkich meczach było dokładnie to samo, w tym meczu to samo. Zresztą widać było, że mieliśmy swoje sytuacje i ich nie wykorzystywaliśmy i myślę, że to było największą przyczyną naszych porażek. Nie wiem jeszcze, na którym miejscu kończycie te rozgrywki, bo czekamy m.in. na mecz Arki Gdynia, ale mógłbyś pokusić o jakieś krótkie podsumowanie całych tych rozgrywek? Na pewno dość rozgrywki nieprzewidywalne, bo tabela to pokazuje, że było bardzo ciasno. Szkoda na pewno paru meczów w naszym wykonaniu, szczególnie tych ostatnich 6, gdzie przywieźliśmy chyba tylko jeden punkt. Ciężko coś więcej powiedzieć na ten moment. Jakie są plany Kamila Brody na najbliższe dni i tygodnie? Zobaczymy w przyszłości, zobaczymy w czerwcu.